Radio Panał. Halo, halo, dzień dobry, Bartosz Grzeń. Zapraszam na kolejną audycję Radio Kanał. Z analizą ekstraklasowych treści zmierzy się dziś ekspert NC+, felietonista piłki nożnej, sympatyk futbolu Wojciech Jagoda. Dzień dobry, panie Wojtku. Dzień dobry, panie Bartku, dzień dobry państwu. Pozwoli pan, że przedstawię repertuar. Rozbita Arka, nieomylna Legia Klafuricia, najwięksi wygrani sezonu w Płocku, Dom Zły w Poznaniu i Białymstoku, Młodzież z Zabrza, trenerem sezonu powinien zostać. Ponadto wykręcimy numery do Antoniego Bugajskiego i Adama Buksy, a na koniec programu jak zawsze bonus muzyczny. 3, 2, 1, zaczynamy. Nieczęsto się zdarza, że piłkarz wybitny jest antytezą komercji, a z takim zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku Andresa Iniesty. Z Barceloną... Myślałem, że myślisz o Robercie Lewandowskim. Nie tym razem. Z Barceloną Wojtek żegna się wielki gracz. Widziałeś go w akcji nie raz i nie dwa, na żywo ze stadionu. Jest coś, czego obraz telewizyjny o nim nie powiedział? Chyba nie. Miał szczęście. Bo często jest tak, że telewizja nie pokazuje prawdy, zmienia rzeczywistość. Zakłamuje ją. Jego osobowość była tak silna, że nawet brutalnym mediom nie udało się tej osobowości zniszczyć, zmienić. Nigdy nie zapomnę sytuacji z finału Ligi Mistrzów, z tego rzymskiego, w którym to Barcelona wygrała z Manchesterem United. Pamiętamy półfinały, czyli dwumecz Barcelona-Chelsea. Pamiętamy, co Iniesta zrobił w końcówce. Jak teraz to mówię, mam ciary na plecach, bo przypominam sobie. Gdzieś tak półtorej godziny przed rozpoczęciem spotkania fani Barcelony siedzieli już za jedną z bramek, piłkarze Barcelony przyjechali na stadion i wyszli sprawdzić jakość murawy. No i w tym momencie fani Barsy zaśpiewali pieśń ku chwale Andresa Iniesty. To jeszcze było, zanim strzelił gola w finale Mistrzostw Świata. Coś niesamowitego. Moment magiczny, skoro ja to pamiętam do dziś. Tym bardziej musi pamiętać Andres Iniesta, ale w 100% zasłużył na to, jak był witany na wszystkich stadionach w Hiszpanii, nawet tam, gdzie nienawidzono Barcelony, jak był witany na wszystkich stadionach świata, jak wypowiadali się o nim najwięksi rywale, których nieraz ośmieszał, którym zakładał siatki, których zapraszał na karuzelę. Fantastyczny piłkarz i jeszcze fajniejszy człowiek. Cichy, spokojny geniusz z Katalonii. Ja zawsze się stresowałem, jak byłem na Camp Nou i jeszcze grali ze sobą Iniesta, Messi i Xavi, bo tam się tak wysoko siedzi, że oni jak znaleźli się blisko siebie, to nie pamiętasz wiadomo naszą remontadę? Kto jest kto? Pamiętasz naszą remontadę? Tak, to Xavi zapytany, prawda, przed tym meczem. Czego Xavi, brakuje? Czy czegoś ci brakuje? Tak, jest jedna rzecz, mianowicie remontada w europejskich pucharach. A ten finał, o którym mówisz, to jest mecz, który komentowałeś z Sergiuszem Ryczelem, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I rezerwowym Manchesteru był Tomasz Kuszczak. I pamiętam, że Sergiusz zaczepiał Tomasza przed meczem. To prawda, tak, 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 tak. Masz bardzo dobrą pamięć. Skoro mieliśmy... Dawno temu, ale skoro tak mieliśmy Polaka w takim miejscu, no to staraliśmy się o tym Polaku nie zapominać. I Tomasz Kuszczak... Ja wiem, że trzeba zachować równowagę i odpowiednie proporcje, ale... Tam też był element antygwiazdorstwa, bo niewielu jest piłkarzy, którzy podczas rozgrzewki czy na treningu są w stanie podejść do dziennikarza i wymienić z nim kilka jakichś takich luźnych uwag.
Zdarzają Tomek się tacy, ale to są najczęściej ci, którzy mają problemy z grą w wyjściowej 11 i ze swoimi trenerami potrzebują wsparcia mediów, żeby media przekazały szkoleniowcowi, że to jest bardzo dobry piłkarz. A teraz już sprawy polskie. Koncentrujemy się na Ekstraklasie. Sławomir Peszko na prawo noga. Peszko! Ależ cudowny gol! Ale to wystrzały gol! Fantastyczny gol! Gol! Javier Hernández! To jest nieprawdopodobne! Wlazło, co on robi? Wlazło! Co za gol! Cztery porażki z rzędu, w tym dwie u siebie. Kto to taki? Arka Gdynia. Z Piastem miało być przełamanie, skończyło się 1-5. Szwoch nie wykorzystał rzutu karnego, choć wcześniej się nie mylił. Trener Ojczyński wspomniał, że pressing, agresja to nie wyglądało tak jak kiedyś. Arka się rozhermetyzowała. Byłem zniesmaczony, oburzony, rozżalony. Miałem ogromne pretensje do piłkarzy Arki Gdynia o to, że zapomnieli, że przyjeżdżając na stadion na mecz z Piastem Gliwice przyjechali do pracy. Przyjechali do pracy, podpisali listę obecności, usiedli przed komputerem i zaczęli grać, nie wiem, w kółko i krzyżyk, czytać książki. To było niepoważne. To pokazywało w jakiś sposób brak szacunku dla trenera, w jakiś sposób brak szacunku dla kibiców, ale przede wszystkim brak szacunku dla zawodu, jaki wykonują i dla samych siebie. Kropką nad i, czy jak w zaprzyjaźnionej stacji mówi się, truskawką na torcie, był gol numer 5 dla Piasta. Gol strzelony przez jednego z wolniejszych środkowych napastników w Ekstraklasie, Michala Papadopoulosa, który między wrośniętymi w murawę obrońcami Arki Gdynia śmigał jak pendolino. Takie miejsca, takie zdarzenia, takie zachowania nie powinny mieć miejsca w profesjonalnym futbolu. W Ekstraklasie jednak mają. Zastanawiam się, jak długo jeszcze. Cztery porażki z rzędu w lidze. Tak wygląda na ten moment Arka Gdynia Leszka Ojrzyńskiego. Czy twoim zdaniem to, co się dzieje obecnie z Arką, ten dołek, to jest pokłosie tych dwóch porażek z Lechią Gdańsk, czy nie należy tego łączyć? Wydaje mi się, że Leszek Ojrzyński już wie, jaka jest jego przyszłość, bez względu na to, jaki będzie wynik finału Pucharu Polski, co wydarzy się na Stadionie Narodowym. Przyszłość Leszka Ojrzyńskiego najprawdopodobniej nie będzie związana z Gdynią. Wiem, jacy są piłkarze, wiem, jaka jest piłkarska szatnia, niestety. Piłkarze często szukają pretekstów, żeby móc zwalić na kogoś swoje niepowodzenia. Gdy widziałem mecz Arki z Piastem, widziałem piłkarzy, którzy zdradzili swojego szkoleniowca. Znam Leszka Ojrzyńskiego. Wiem, że jest trenerem, który ma jeszcze sporo do poprawienia, ale wiem, że jest prawdziwym facetem. Wiem, że jest człowiekiem, który nigdy nie odpuszcza. Skoro ja nie mogłem oglądać tego, co robią piłkarze Arki Gdynia na boisku w meczu z Piastem, wyobrażam sobie, jak musiał się czuć on. To, co mówił po meczu, że niby nic się nie stało, że wszystko jest okej, to była próba ratowania sytuacji. Wiem, co czuł, wiem, jak musiał się czuć zdradzony, wiem, co w nim się kotłowało. Miałem podobne wrażenie, bo Leszek Ojrzyński to jest człowiek, który nie okazuje słabości, ale na tych pomyczowych obrazkach, ilustracjach było widać, że jest coś w środku, co wywołuje u niego duży niepokój i ciężko mu nad tym zapanować. I to by nam potwierdzało. W meczu finałowym... Tą tezę, że Arka jest rozbita, rozstrojona. W meczu finałowym piłkarze Arki
powalczą, zagrają na maksa, ale nie dla klubu, nie dla miasta. To zagrają, może wpłynąć, Wojtek, zagrają dla siebie. Może wpłynąć na przyszłość Leszka Ujrzyńskiego? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ta przyszłość, tak mi się wydaje, być może się mylę. Leszek Ujrzyński finałem Pucharu Polski pracuje jedynie na swoje przyszłe uposażenie. Jeżeli wygra drugi finał Pucharu Polski z rzędu, wtedy będzie mógł walczyć o wyższą miesięczną pensję. Mam wrażenie, że nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. A może zdarzy się cud, a może ktoś w Gdyni otrzeźwieje i zda sobie sprawę, że to, że Arka dwa razy z rzędu jest tu, gdzie jest, to nie zasługa dyrektorów sportowych, a pracy Leszka Ujrzyńskiego. I Grzegorza Niecińskiego, bo to on pracował też przez dłuższy czas w poprzednim sezonie i to on awansował z Arką z pierwszej ligi do Ekstraklasy. To prawda, rywalem Arki w finale Pucharu Polski Legia Deana Klafuricia. Pięknie to wygląda. Trzy mecze, trzy wygrane. Asystent Romeo Jozaka przywrócił Legii umiejętność wygrywania. I teraz tak, wygląda na to, że miał wiedzę, ale nie chciał podzielić się nią ze swoim byłym już szefem. No bo co się takiego wydarzyło? W każdej szatni, nawet w takiej najbardziej hermetycznej, są okna. A jak się robi duszno, fajnie jest, jak ktoś potrafi okno otworzyć i wpuścić sporo świeżego powietrza. W taki sposób zachował się Jacek Magiera, wchodząc do szatni Legii po Bysniku Hasim. Pamiętamy, czym to zaskutkowało? Myślę, że podobną rzecz zrobił trener Klafuricz, aktualny szkoleniowiec Legii. Nie zrobił nic wielkiego. Też mam wrażenie, że był lojalnym współpracownikiem Romeo Jozaka, że próbował mu pewne rzeczy przekazywać. Nie wiem, w jakiej formie, bo nie znam go bliżej. Nie wiem, czy potrafi być stanowczy, czy zachowywać się jak otoczenie w Króla, w bajce, w której morałem było to, że król jest nagi, a wszyscy mówili, że jest ubrany. Faktem jest, że Legia Warszawa, która od września do marca miała jednego z najgorszych w 80-letniej historii, czy w 2018, czyli nie, w 100-letniej historii klubu, nadal ma szansę na dublet w polskiej piłce klubowej, ale to pokazuje nie to, że warto zmieniać trenerów, tylko to, że w Ekstraklasie cały czas jest dużo więcej emocji niż jakości. Zauważyłem jedną prawidłowość w Legii Klafuricia. Gole z dystansu. Grają z Górnikiem, Kucharczyk z rzutu wolnego. Grają w Krakowie z Wisłą, Pasquato. Grają z Koroną, Szymański. Tego nie było. Jest tutaj jakaś powtarzalność. Kogo należy za to pochwalić, że to się pojawiło? Komuś to można przypisać? Powtarzalność wynika ze zmiany sposobu grania. Niby nic, a jednak łatwo można zauważyć sposób gry i sposób, w jaki Legia strzela gole. Z tego, co chciał grać Jozak, czyli 4-3-3 z płaską trójką środkowych pomocników, których zadania raczej miały się ograniczać do obrony i do zabezpieczania tyłów, zmieniło się w bardzo podobne, ale jakże inne. 4-2-3-1 i czwórka, czyli trójka ofensywnych pomocników plus napastnik. Tak zaczęli się kotłować, że wyszły z tego gole i punkty, najczęściej gole spoza pola karnego i to nie jest przypadek. To wynika z nowego ustawienia Legii. Remi stoper czy defensywny pomocnik, jednym zdaniem? Myślę, że w Ekstraklasie strzelałby gole, gdyby grał na środku ataku. Bardzo dobry piłkarz, bez względu na to, gdzie będzie grał w warszawskiej Legii, będzie sobie dawał radę, bo jest facetem, który wie, na czym polega gra w piłkę nożną. Wygląda na gościa, który nie czuje się w Warszawie jak na skazaniu, który nie odwala chałtury, który chce
pozostawić po sobie ślad w postaci trofeów i wrócić do wielkiej piłki. Legia wygrała z Koroną przed własną publicznością 3-0. Jeszcze ostatnia rzecz z tego spotkania, bo usłyszałem takie zdanie, że Philips i Antolić są zbyt podobni, żeby grać obok siebie, że to są takie klony i jak są razem na boisku, to Legia na tym traci. Jak ty do tego podchodzisz? Zgodzę się. Nie ma w ekstraklasie przeciwników, przeciwko którym Legia powinna grać w składzie z tymi dwoma piłkarzami. Jak miałbym rozwinąć to, na co słusznie zwróciłeś uwagę, to na chwileczkę przeniósłbym się z Warszawy do Gdańska i do Lechii Gdańsk i powiedział o duecie Borysiuk-Łukasik. To też są piłkarze, którzy dużo potrafią, którzy w pojedynkę są przydatni swojemu klubowi, ale gdy trener decyduje się na to, aby obaj grali równocześnie, nagle okazuje się, że Lechia, która potrafi grać efektownie z nimi w składzie, gra bardzo zachowawczo. Ale pamiętajmy, że przed Legią dwa arcytrudne wyjazdy, chociaż ostatnie tygodnie pokazują, że nie ma w Polsce tak gościnnych miast jak Poznań i Białystok. Jak przyjedzie Legia, to oni się sprężą. To nie będą robili takich błędów jak w swoich ostatnich spotkaniach ligowych i być może wtedy wystawienie obu obok siebie, czyli Philipsa i Antolicza, to będzie bardzo dobry pomysł, bo wiadomo, że będące na musiku i Lech, i Jagiellonia będą koniecznie chciały to spotkanie wygrać. Legia wygrała u siebie. W miniony weekend atut własnej publiczności wykorzystała też Pogoń Szczecin. Był to mecz wyjątkowy, bo na trybunach zasiadło plus minus 16 tysięcy widzów, a klub świętował 70. urodziny. W tym meczu grał i strzelał zawodnik, z którym za chwilę porozmawiamy. Radio Kanał. Adam Buksa, gracz Pogoni, jest z nami. Dzień dobry, Adam. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam, Lubin, Gdańsk, Szczecin. Gdzie żyje się najlepiej? Bardzo ciężkie pytanie. W każdym z tych miast można znaleźć coś dla siebie. Na pierwszy rzut oka najbardziej komfortowym miastem do życia jest Gdańsk ze względu na różnorodność atrakcji. I myślę, że w tym mieście żyje się najprzyjemniej. Natomiast wiadomo, że poza atrakcyjnością życia numerem jeden jest piłka nożna, tutaj jest bardzo ciężko powiedzieć, w którym mieście jest najlepiej. Natomiast w Szczecinie żyje mi się bardzo dobrze i cieszę się, że tam teraz jestem. I to widać, dobrze ci idzie w Szczecinie, masz pierwszy skład, jesteś pierwszym wyborem, jeśli chodzi o napastnika, strzeliłeś do tej pory 3 gole. Chciałem zapytać o twoją przyszłość, bo ty jesteś graczem wypożyczonym z Zagłębia Lubin. Co dalej? Czy są jakieś rozmowy, czy jeśli ty będziesz decydował, to chcesz zostać w Szczecinie? Wiem o tym, że prowadzone są rozmowy pomiędzy klubami i z moim agentem, natomiast ciężko mi na ten moment wyrokować, co może się zdarzyć za miesiąc czasu po sezonie. Jak podkreśliłem, w Szczecinie czuję się bardzo dobrze, mam tam wszystko, co potrzeba do rozwoju. Nie wiem, na razie naprawdę ciężko mi o tym rozmawiać. Na razie skupiam się na tym, żeby po prostu te ostatnie 4 mecze rozegrać najlepiej, jak tylko potrafię. Abyśmy razem z drużyną wygrali te mecze i wtedy zasiądziemy do rozmów i będziemy, myślę, rozmawiać dalej pomiędzy klubami, właśnie z agentem i podejmiemy stosowne decyzje. Trzymamy się tego, co często powtarzają komentatorzy czy eksperci, czyli zobaczymy. To jest takie najlepsze słowo. Adam, byłem w lipcu 2015 roku w Gdańsku. Lechia grała towarzyski mecz z Juventusem i ty strzeliłeś wtedy gola, a Juventusowi strzelić gola to jest duża rzecz, bo wiemy wszyscy, jak oni bronią. I chciałem ciebie zapytać o tego gola właśnie z lipca 2015 i tego strzelonego teraz z Sandecją, no bo to ważny gol, 70 lat Pogoni, fajnie się pokazać, komplet publiczności. Który gol ma większą wartość? To były zupełnie inne bramki. Trzeba powiedzieć, że gol przeciwko Juventusowi, no to oczywiście zrobił mi ogromną radość, natomiast to był mecz towarzyski, który
poza marketingiem nie miał wielkiej wagi. Natomiast ten gol przeciwko Sandecji był istotny o tyle, że dawał nam dwubramkową przewagę w kluczowym meczu o utrzymanie. I jeden i drugi gol był bardzo ważny. Czyli znak równości. Dobra. Myślę, że znak równości. Tak jak po większości bramek. Po prostu każda bramka w Ekstraklasie czy w meczu towarzyskim bardzo mnie cieszy, dlatego ciężko tutaj powiedzieć, która mogła być. Jasne. Adam, to jeszcze pytanie o trenera. Kosta Runjajić. Pracowałeś z wieloma szkoleniowcami, byłeś w Zagłębiu, w Lechii, spotkałeś na swojej drodze trenerów, którzy mają duże doświadczenie w Lotto Ekstraklasie, swój pomysł na zespół. Zaliczyłeś też miesiące w Nowarze, czyli spotkałeś się, zmierzyłeś ze szkołą włoską. I teraz tak, porównując tych wszystkich ludzi, z którymi miałeś przyjemność pracować, Kosta Runjajić, przez nas bardzo chwalony za wiele rzeczy. Czy on proponuje coś innego? Czy jego warsztat pozwala ci myśleć, że to jest facet, który wniósł coś ekstra? Myślę, że tak. Jest to trener, który potrafi bardzo dobrze odczytać braki danego zawodnika, potrafi dotrzeć do zawodnika i jestem przekonany, że w przeciągu tych paru miesięcy w Szczecinie bardzo się rozwinąłem pod wodą trenera Runjajicza. Na pewno w swojej krótkiej do tej pory karierze miałem przyjemność pracy z wieloma trenerami. Natomiast Kosta Runjajić jest inny od wszystkich i mogę się wypowiadać o nim w samych superlatywach, bo naprawdę poza mną myślę, że drużyna idzie do przodu, każdy z osobna się rozwija i to tylko prognozuję, że może być tylko lepiej w Szczecinie pod jego wodzą. Tak, wszystko idzie w dobrą stronę, stadion też już są rozmowy coraz poważniejsze, także niebawem mamy nadzieję, że ruszy budowa i Szczecin będzie miał taki godny obiekt, na który ludzie mogą przychodzić i cieszyć się futbolem. Adam, dziękuję ci, że znalazłeś dla nas czas o tej dość wczesnej porze. Wszystkiego dobrego, powodzenia w kolejnych meczach. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No to Wojtek, teraz wyzwanie dla ciebie. Czy Pogoń Szczecin ma w końcu strzelca? Czy to zbyt odważna teza? I podpowiem, że mam na myśli Adama Buksa. Nigdy nie był super snajperem, ale być może nie z własnej winy. Bo Runjajicia nigdy nie wiesz, co on z piłkarza zrobi. Być może, prawda? Nie trafił wcześniej na kogoś, kto potrafiłby go obsadzić we właściwej roli. Przede wszystkim postawić na niego. Wiadomo, jak ważny jest trener w życiu każdego piłkarza, ale myślę, że w życiu środkowego napastnika absolutnie najważniejszy. Pamiętamy, jak szybko eksplodował talent Jakuba Świerczoka w momencie, kiedy trafił na ten właściwy moment, na ten właściwy zespół, na tego właściwego szkoleniowca. Życzę tego Adamowi Buksie. Na początku rozmowy z nim spytałeś, gdzie żyje się najlepiej. I wiedziałeś, że raczej Lubin to nie będzie, tak? No było pewne, że to nie będzie Lubin, ale w przypadku piłkarza to, gdzie mieszka, ważniejsze jest chyba dla jego rodziny, dla samego zawodnika ważniejsze jest, z kim trenuje. Móc trenować u Kosty Runjajicza to wygrany los na loterii. Na miejscu Adama trzymałbym się tego Szczecina jak najdłużej. Słuchaj, a zdaje się, że Kosta Runjajić ma podpisaną umowę do końca sezonu. Ja nie słyszałem o tym, żeby było parafowane przedłużenie. Być może są rozmowy. Mamy przyjemność być w Szczecinie za tydzień. Podpytamy, jak to wygląda, ale nie wyobrażam sobie, żeby Pogoń nie dogadała się z trenerem Runjajiciem. Poważne interesy lubią ciszę. Tak mawia pan prezes Zbigniew Boniek. Trzymajmy się tego, mając nadzieję, że Pogoń Szczecin, nie oszukujmy się, nie oszukujmy państwa, do której obaj mamy bardzo duży sentyment, bo od momentu, kiedy redakcja N-Sportu połączyła się z Kanałem Plus i mamy możliwość komentowania spotkań Ekstraklasy, no to chyba meczów Pogoni skomentowaliśmy najwięcej. Chcielibyśmy, żeby ten klub się rozwijał,
Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej rozpoczęto budowę stadionu. Chcemy, żeby Pogoń weszła na ścieżkę zwycięstw. Łatwiej jej będzie wejść, gdy jak najszybciej złapie taką mocną stabilizację, a najłatwiej stabilizację łapać poprzez podpisywanie długoletnich rozmów ze szkoleniowcami. Nam też będzie łatwiej przemierzyć te 550 km, wiedząc, że czeka na nas nowoczesny obiekt, ale są dobre wieści, idzie to w dobrą stronę. W lipcu przetarg, potem 2-3 miesiące podpisanie umowy, ruszy budowa stadionu. W 2 lata mają się wyrobić. Makieta wygląda... Prawda? Bardzo obiecujące. I dookoła jeszcze powstanie też no, ośrodek, który powinien zapewnić Pogoni. Otwieraliśmy profity. Stadion Jagiellonii Białystok. Fani Pogoni woleliby, żebyśmy o tym meczu nie wspominali, bo to był mecz Jagiellonia-Pogoń 5-0 dla Jagiellonii. Trener Wdowczyk stracił po tym spotkaniu pracę. Być może na otwarcie stadionu w Szczecinie na mecz z Pogonią przyjedzie Jagiellonia Białystok, będzie można się zrewanżować. Antoni Bugajski, to jest nasz rozmówca. Nie wiemy jeszcze, czy pan Antoni jest gotowy. Okej, okazuje się, że jest. Pan Antoni został namierzony, mamy z nim połączenie i już za chwilę rozmowa o Lubinie. Tam będą kluczowe decyzje dla Adama Buksy, tam już zapadła jedna kluczowa decyzja, jeśli chodzi o fotel prezesa i o tych wydarzeniach pomówimy z dziennikarzem Przeglądu Sportowego. Radio Kanał. Antoni Bugajski jest z nami. Dzień dobry, panie Antku. Dzień dobry, witam serdecznie. Antek, Robert Sadowski nie jest już prezesem Zagłębia Lubin. Pozwolisz, że zacytuję José Mourinho i powiem wprost, por qué? No właśnie, to jest kluczowe pytanie i no niestety w Lubinie jest tak i zawsze tak było od lat, że no rządzi polityka w klubie. Jest to no taka bardzo pragmatyczna, surowa, bezwzględna polityka. Wiadomo, że właścicielem Zagłębia stuprocentowym jest spółka z udziałem Skarbu Państwa, czyli kombinat górniczo-hutniczy Miedzi, KGHM, a w związku z tym Zagłębie Lubin jest tak zwaną spółką zależną, spółką córką. W tej chwili w KGHM następuje zmiana władz i w związku z tym również następuje zmiana, niestety, tak chyba trzeba powiedzieć, w klubie sportowym. Traktowane jest to po prostu jako taka jeszcze jedna spółka, której należy coś zmienić, prawda? I tutaj nikt nie patrzy na to, i to jest najbardziej charakterystyczne, że nikt nie patrzy na to, że 5 kolejek do końca sezonu, bo jakby logika sportowa, zarządzania sportową spółką nakazywałaby ewentualną zmianę prezesa w czerwcu po zakończeniu sezonu. Tutaj nikt na to nie patrzy. Zmienia się prezesów, a więc również zmienia się prezesa w Zagłębiu Lubin. Czyli to nihilowi, tak? Tak puentując tą decyzję, tak. bo to od 85 nie chodzi o merytoryczną ocenę pracy prezesa, tylko o zasady. Ale tak, Antek, czy Rada Nadzorcza, czy ty masz wiedzę, czy tam była jakaś ostra walka, czy to się ważyło do samego końca? Jak wyglądało, nie wiem, głosowanie, podjęcie tej decyzji? Czy są jakieś kulisy tego? Nie znam jakby tutaj rozkładu głosów, ale czy się ważyły, tak, od kilku tygodni, dobrych kilku tygodni dyskutowano o tym, że w zasadzie dyskusja była kiedy rzeczywiście, ale to była kwestia tygodni, czy tydzień wcześniej, czy tydzień później. Na pewno Robertowi Sadowskiemu to też, żeby tak sprawy absolutnie nie politycznie tutaj ją nie osadzać w 100%, to trzeba oczywiście przyznać, że gdyby Robert Sadowski miał za nadrzu medal Mistrzostw Polski zeszłego sezonu, bo takie były oczekiwania. Niestety Piotr Stokowiec 2 lata temu i Robert Sadowski stali się zakładnikami własnego sukcesu, bo w momencie, gdy w 2016 roku Zagłębie zdobyło medal Mistrzostw Polski, to oczekiwanie było takie, brązowy medal, że za rok będzie Mistrzostwo Polski. Na to liczono w KGHM-ie. To się nie udało, to Zagłębie nie awansowało do pierwszej ósemki. Jeszcze przymknięto na to oko, jako wypadek przy pracy. Stokowiec się tłumaczył, Sadowski się tłumaczył, z jego różnych okoliczności, pocałunek śmierci, puchary, wiadomo, na akurat Stokowiec nie musiał tego. Ale gdzieś na końcu dano szansę jeszcze raz. No i to się stało. No, jesienią znowu podobny problem. Znowu Zagłębie zaczęło gdzieś tam na granicy dwóch ósemek, prawda, lawirować. No i wtedy trener, oczywiście prezes wykonał ruch, zwolnił trenera, ale już wtedy krzywo popatrzono na Sadowskiego, że ten człowiek chyba nie daje rady do końca tak, jak trzeba. I to też oczywiście było jakby praprzyczyna tej decyzji, a reszta to już
rzeczywiście polityka. I tutaj nie ważyły się losy, czy damy mu szansę, nie damy mu szansę. Okay. Nie, raczej kiedy i kto za niego, bo to jest cały czas problem. Nie wiadomo, kto będzie następcą Roberta Sadowskiego, tutaj też podkreślmy, bo tutaj w tej chwili jest Mateusz Drużdż, ale to jest PO, prawda? Człowiek, który tylko na chwilę i za chwilę go nie będzie. Antek, wiemy, że w dobrej relacji byli prezes Sadowski i trener Lewandowski. Jak rysuje się przyszłość Mariusza Lewandowskiego? Według moich informacji Mariusz Lewandowski zostanie i na pewno pomogła mu ta wygrana w Płocku. To była taka, nie że zadecydowała, ale to był taki stempelek, bo tutaj też nie ma pomysłu. Ludzie, którzy zarządzają tym klubem, nie mają pomysłu, kto mógłby przyjść do Zagłębia w tej chwili. Tutaj te zmiany mogą iść jeszcze głęboko, to mówimy o prezesie za chwilę. Nasz wspólny kolega też, oczywiście Dariusz Motała, będzie miał, tak, niestety mi się wydaje, kłopot z stanowiskiem dyrektora sportowego, bo to też był człowiek prezesa Sadowskiego, więc no niestety, to musi być tandem. Wiemy dobrze o tym, że prezes z dyrektorem muszą nadawać na jednych falach. Trudno sobie wyobrazić, że nowy prezes zaakceptuje dyrektora, którego zatrudniał poprzednik, prawda? I to też jest kłopot, no ale to jakby na przyszłość będziemy pewnie obserwować te zdarzenia, ale trener Lewandowski nie. Wydaje mi się, z tego co wiem, już takie spotkanie się odbyło jedno prezesa nowego z trenerem Lewandowskim, już po meczu nawet było kłopot. Teraz trener Lewandowski jest na kilkudniowym urlopie, wyjechał z rodziną, nie ma go w Lublinie, wraca chyba w środę. Dubaj? Antek, Dubaj czy Polska? Nie. Dubaj. Polska. Polskie góry nawet, z tego co wiem. Taki zasłużony odpoczynek i później po powrocie będą te rozmowy pewnie kontynuowane, ale jeśli chodzi o stanowisko trenera, to tutaj trener Lewandowski zostanie. Tym bardziej, że no to jest ten element umowy. Robert Sadowski zawarł umowę z Lewandowskim w listopadzie i tam był taki zapis, że w przypadku awansu do górnej ósemki umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o 2 lata. Z tym, że, no i wszystko niby jest jasne, powinna się przedłużyć. Z tym, że niestety dla trenera Lewandowskiego jest jakby w regulaminie klubu jest taki też punkt, który mówi, że każdą umowę z trenerem musi zaakceptować Rada Nadzorcza. Dlatego niestety tutaj jest to traktowane jako no, istotne zmiany warunków umowy, przedłużenie jej o 2 lata i Rada Nadzorcza musi ją klepnąć. Oczywiście, ja myślę, że gdyby ją nie klepnęła, to trener Lewandowski mógłby spokojnie iść do sądu, do PZPN-u się poskarżyć, prawda? No bo jego nie musi obchodzić regulamin zewnętrzny klubu. Ona czarno na białym w kontrakcie, że kiedy jest w górnej ósemce, no to jest 2-letnia umowa do 2020 roku. To jest raczej problem Zagłębia i klubu, ale oczywiście, gdy klub nie będzie chciał, to nie przedłuży. Z tym, że tutaj sportowo nie. Tutaj ten Lewandowski tą wygraną w Płocku jakby pokazał, że to jest chyba właściwy kierunek i tak to jest odbierane nawet tam wśród polityków w KGHM-ie. Antek, to zapytam cię jeszcze o Miedź. Miedź Legnica. To jest ten sezon, kiedy wejdą do elity? Nie mam żadnej wątpliwości, że tak. Że w tej chwili... Teraz się uda. Tak, Miedź Legnica, która jak zobaczymy na tabelę wiosny też prowadzi zdecydowanie, co ciekawe, w tabeli wiosny na drugim miejscu jest taką samą liczbą punktów, tylko jest Tychy. Drużyna trenera Ryszarda Tarasiewicza, byłego trenera Miedzi Legnica, która nie awansowała pod jego komendą w zeszłym sezonie, za chwilę jest mecz teraz w najbliższej kolejce, kilka jest Tychy Miedzi Legnica, to też bardzo ciekawe, intrygujące spotkanie, ale tak, wreszcie prezes właściciel klubu Andrzej Dadeło, który wykłada swoje pieniądze, swoją żywą gotówkę, doczeka się i myślę, że no tutaj Dolny Śląsk będzie takim Zagłębiem piłkarskim. 3 kluby przed chwilą jeszcze Chrobry Głogów przecież też się dobijał, naprawdę niebywała sytuacja, ale te 3 drużyny na Dolnym Śląsku to chyba jest to będzie najsilniejszy region w Polsce, jeżeli... Ulala, ale się dzieje. To na bogato w sezonie 18-19. Na bogato. Ależ tam będzie meczów. Antek Bugajski. Można się przeprowadzić i mieszkać, prawda? Tak, drogi dobre. Niemcy blisko, Czechy też. Także jest co robić. Antek Bugajski był z nami. Dziękuję ci bardzo, Antku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Kiedyś? I proszę bardzo. Kiedyś był ŁKS, Widzew i Bełchatów. Rządziło łódzkie. Trzeba uważać, żeby nie spaść i nie porozbijać sobie gnatów. I jeszcze mniejsze odległości. Wojtek, efekty pracy Mariusza Lewandowskiego. Co do tej pory udało ci się zauważyć? Bo 2 zwycięstwa w rundzie finałowej, no wiele mówią. Był taki moment,
że Zagłębie Lubin zaczęło grać padakę. To było zaraz po dobrym meczu i porażce u siebie z warszawską Legią. Następne dwa czy trzy spotkania było dużo gry... Czyli na wstępie 2018. Tak, było dużo gry zachowawczej. Nawet pozwoliłem sobie porównać nijakość Zagłębia Lubin do nijakości Lechii Gdańsk Adama Owena, ale w czasie, w którym to mówiłem, Zagłębie na to zasługiwało. Ale coś się zmieniło. Coś, a w zasadzie ktoś. Filip Starzyński. Filip Starzyński. Gdyby Filip był zdrowy jesienią, Piotr Stakowiec dalej pracowałby w Lubinie. W Lubinie pracowałby zwolniony kilka dni temu prezes Zagłębie, walczyłoby pewno o puchary. Wiemy, że Filip Starzyński to na dziś najważniejszy gracz miedziowych, jeżeli on jest w formie. Zdrowy i spokojny. Zdrowy i spokojny i tym swoim takim człapiącym biegiem, pojawiający się w miejscach, w których trzeba się pojawić. Cały czas świetna prawa noga, cały czas kapitalne, stałe fragmenty gry. Ma to coś, co jest niezbędne każdemu klubowi do wygrywania. Zagłębie Lubin ograło ostatnio no i o Wisłę, chciałem ciebie zapytać. Płock, Zagłębie ma Starzyńskiego, Wisła ma Stylicza. Jeżeli ci dyrygenci są w formie, ich zespoły wygrywają. Jeżeli ci dyrygenci mają jakieś problemy, pojawiają się problemy ze zwycięstwami. Mhm. To jest mecz, który rozstrzygnęli między sobą piłkarze, czy wypada w nim zauważyć wątek trenerski, coś ciekawego? Czy trener Lewandowski w pewnym elemencie, nie wiem, schemacie, fragmencie gry przechytrzył Jerzego Brzęczka? Czy te tutaj nie szukajmy wpływu na wynik? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Że jedni i drudzy zagrali w sposób, jakiego należało oczekiwać. Może należy postawić malutki znak zapytania przy duecie Łukowski-Michalak. Dlaczego ten rozpoczął od początku, a ten wszedł dopiero w końcówce spotkania. Ale pamiętamy, że Łukowski... A Michalak ma szybkość, a Łukowski co ma? Też. Tak mocny gaz? Tak, to jest okay, to jeszcze go nie doceniłem. To jest szybki piłkarz. To jest piłkarz, który bardzo fajnie wyglądał po wejściu na boisko w Zabrzu. Dobra, wygranym tak. Wtedy wydawało się kluczowym, jeżeli chodzi o walkę o puchary meczu z Górnikiem. No i tak jak wielu piłkarzy ekstraklasy po dobrym wejściu z ławki, w następnej kolejce dostał szansę gry od początku i absolutnie zawiódł. Nie przypominał piłkarza z meczu w Zabrzu. Nie był kreatywny, nie wygrywał pojedynków. Lenił się, gdy trzeba było wracać za Baliczem. I właśnie po jednym takich zdrzemnięć się Łukowskiego, Balicz rozpoczął akcję, po której Zagłębie Lubin strzeliło swojego gola. Ta porażka Wisły Płock niczego nie zmienia. To cały czas bardzo udany sezon dla zespołu z Mazowsza. Chciałem cię zapytać o największych wygranych tego sezonu. Na pewno Jerzy Brzęczek, czyli trener. Natomiast wśród piłkarzy Szymański, Sztylić, który się odbudował, Reca, któremu zmieniono pozycję, byliśmy sceptyczni początkowo, ale wyszło na Jerzego Brzęczka. To zaraz dopowiesz, czy ktoś jeszcze twoim zdaniem i proszę cię, żebyś odpowiedział, czy Adam Dźwigała jest środkowym obrońcą, czy tam jest jego miejsce, bo tam jest duża rotacja, prawda? Jest Byrtek, Dźwigała, Łasicki, Sielewski, no więc właśnie. Uryga. No więc czy nie za dużo tego mieszania? Wszystkich tych piłkarzy, których wymieniłem, łączy łatwość strzelania goli. Dobrze czują się w polu karnym drużyn przeciwnych. Problemy pojawiają się, gdy trzeba bronić. Adam Dźwigała miewał takie problemy już w roku 2018, ale kilka ostatnich spotkań w jego wykonaniu było naprawdę dobrych. Gdybyś pytał mnie przed meczem z Zagłębiem Lubin, o co zapytałeś mnie przed chwilką, powiedziałbym tak, tak, tak. Adam Dźwigała, jeżeli ma być graczem na poziomie ekstraklasowym, powinien grywać na środku obrony. Ale mecz przeciwko Zagłębiu pokazał, że cały czas musi się
bardzo dużo uczyć. To kto jest już, a nie jest już 17-letnim Adasiem Dźwigałą, który w barwach Jagiellonii Białystok debiutował w Ekstraklasie właśnie jako środkowy obrońca i jako środkowy obrońca strzelił pierwszego ekstraklasowego gola. No ale od tamtego czasu minęło już chyba 6 lat, więc już to, co można było wybaczać Adasiowi, Adamowi... Nie przejdzie. Wybaczać nie można, nawet zważywszy na to, że jestem w bardzo dobrych stosunkach i z jego bratem, i z jego ojcem Darkiem, i z jego wujkiem Andrzejem, z którym grałem w juniorach warszawskiej Legii. To kto jest pierwszym wyborem wśród stoperów u Jerzego Brzęczka? No niestety ten, który nie należy do klubu, czyli Igor Łasicki. On, pytałeś o wygranych, więc tu połączę tą odpowiedź na poprzednie pytanie z pytaniem, które padło przed chwilą. Igor Łasicki to chyba największy wygrany tego sezonu w Wiśle Płock, no bo poza nielicznymi wyjątkami, poza piłkarskimi skautami, poza ludźmi zajmującymi się drużynami młodzieżowymi w PZPN-ie, kto znał Igora Łasickiego? Mauricio Sarri. No tak, ale on tak, ale w Polsce już pomiędzy Odrą i Bugiem nie było zbyt wielu takich, a ten chłopak pokazał, że potrafi być skuteczny pod bramką przeciwnika, ale i potrafi też bardzo dobrze bronić. Fajnie by było, gdyby udało się Wiśle zatrzymać go na dłużej, ale... Obawiam się, że będą problemy, ale pamiętam, że też miałem wątpliwości, czy uda się Wiśle zatrzymać Dominika Furmana. Udało się i bardzo dobrze, bo Dominik Furman gra jak za dawnych lat. Dopasował się do reszty, to też było ważne w jego przypadku. Najwyższy czas na Poznań. Lech Górnik, mecz zakończony wynikiem dla wielu szokującym, czyli 2-4. Warto przypomnieć, jak ten mecz się układał, bo Górnik prowadził 4-0. Bułgarska straciła swoją moc. Korona i Górnik zabrały kolejarzowi cenne punkty. No i co z tym zrobić? Nenad Bielica panuje nad sytuacją, to jest nieprzewidywalność ekstraklasy. Czy warto sięgnąć głębiej i coś spunktować? Wyniki tych spotkań podobne, ale przebieg spotkań kompletnie różny. W meczu przeciwko Koronie rzeczywiście Lech miał pecha. Korona oddała pierwszy groźny strzał. Nowy człowiek nieznany nikomu. Drobny rykoszet, tak, miał pecha Łukasz Trałka, bo to po jego nodze piłka się odbiła, rykoszet wpadło. Później Korona nie miała nic, wcześniej Korona nie miała nic. Lech miał karnego, Lech miał sytuację, przegrał. To się może zdarzyć. Ale w porażce z Górnikiem przypadku już nie było. A to była twierdza przecież. Tam wszyscy jechali ze strachem w oczach. Wiem, że o Lidze Mistrzów porozmawiamy na koniec programu, ale gdy mówimy o meczu Lech Poznań-Górnik Zabrze, nie sposób nie wrócić do spotkania Liverpoolu z Romą, bo dla mnie mecz Lecha z Górnikiem bardzo przypominał spotkanie Liverpoolu z Romą, czyli ten Górnik, który szybko odjeżdża, tak jak szybko odjechał Liverpool, no i później rywal goniący, no i też pokazujący, że ma duże możliwości. Być może nie byłoby zwycięstwa Górnika Zabrze, gdyby Putnocki zagrał na miarę możliwości. Gdy przeanalizujemy gole strzelane przez Zabrzan, okaże się, że przy 3 z 4 popełnił bardzo duży błąd. Był jednym z najsłabszych bramkarzy w kolejce numer 33, w kolejce, która do bramkarzy należała. A Mario Situm, obrońca? On daje radę. To jest... Broni się, tak? To jest swoją postawą? To jest żołnierz Bielicy, który zawsze, gdy z Bielicą pracował, był takim uniwersalnym żołnierzem, który grywał na obu flankach i na obronie, i w ataku. Wiadomo, że jego żywiołem jest atakowanie, że tam czuje się lepiej, że tam ma większy luz psychiczny, bo ma świadomość, że jak straci piłkę, to jeszcze za plecami są koledzy, którzy to naprawią, ale myślę, że na boku obrony też daje radę, chociaż docelowo Situm to na pewno skrzydło, być może dziesiątka. Górnik w Poznaniu wygrywa,
wychodzi w wyjściowej 11 na 10 Polaków, 7 z nich to gracze poniżej 21 roku życia. Fenomenalna sprawa? Pamiętasz film Parszywa dwunastka? Tak. Pamiętasz genialną... Pamiętam, bo z ojcem oglądałem. Pamiętasz, to był jeden z jego pamiętasz genialną jest. Rolę tak, Lee Mervina, który dostał zadanie stworzenia brygady z ludzi, z którym w życiu nie szło. Którzy z ludzi, których nikt nie chciał. Przywary. Z ludzi, którzy mieli tak, coś za uszami. Myślę, że Marcina Brosza można by do kogoś takiego porównać. Myślę, że to, co Marcin Brosz robił w ostatnich miesiącach w Górniku Zabrze, to budowanie, no właśnie, to się nawet tytuł zgadza, bo w wypadku Górnika to jest Parszywa dwunastka, bo to jest tak wąski skład, że tam ich nie ma więcej. Więc, to więc fakt, ta tylko parszywa, Suarez był więc, tym obcokrajowcem. Więc ta Parszywa dwunastka z Zabrza, no pokazuje, że potrafi być skuteczna, potrafi walczyć o swoje wtedy, kiedy wszyscy Zabrzan na porażkę już skazali, no bo wydawało się, że to, co najlepszego od nich już osiągnęli. Dostaliśmy jesienią, że wiosną to już będzie zjazd, być może nawet nie zabawią się do górnej ósemki, pokazali, że mają charakter, ale i mają jakość. Nie chcą puchary. Bo z Lechem przy Bułgarskiej nie da się wygrać samym charakterem. To tam prawda. Też trzeba pokazać jakość taką, jaką pokazał Rafał Kurzawa. Jestem spokojny, że Rafał nie będzie miał w połowie czerwca możliwości pojechania z rodziną na urlop, że w tym czasie będzie w Rosji, ale zaryzykuję twierdzenie, że Adamowi Nawałce chodzi po głowie myśl, żeby rozpocząć Mistrzostwa Świata z Rafałem Kurzawą w wyjściowej jedenastce. No myślę, że gdybyśmy zagrali tym trójką środkowych obrońców, i szukalibyśmy lewego wahadłowego, to coś go. Mi się wydaje, że lepszego niż Rafał Kurzawa na dziś nie znajdziemy. Że chyba tam trzeba go stawiać, panie Adamie. Dyskomfort w swoim domu odczuwa też Jagiellonia. Trzecia porażka z rzędu w Białymstoku, tym razem 0-1 z Wisłą Kraków. Roman Bezjak po tym meczu powiedział rzecz następującą. Nic nie chciało nam wpaść. Ma słuszność? Do tego trzeba sprowadzić porażkę? No, Questa trochę... trochę zagrał. Trochę im zalazł za skórę. Obronił karnego. Kilka razy fantastycznie interweniował. Gdzieś tak pomiędzy 95 a setną minutą, bo mecz trwał 100 minut. Był przedłużony o 7, później plus jeszcze 3, czyli w 100-minutowym tak, meczu... Tak, moja młodsza córka pytała, tato, dlaczego tak długo? Przecież tyle normalnie nie trwają. W 100-minutowym meczu Jagiellonia zaczęła grać dobrze w 85 minucie, czyli grała dobrze 15 minut. Chciała no i... powtórzyć Arkę. Tak, i w tym czasie Questa pokazał, że jest w Ekstraklasie nie tylko najlepszym hiszpańskim bramkarzem, no bo w Ekstraklasie jest tylko jeden hiszpański piłkarz, ale być może jednym z najlepszych bramkarzy w naszej lidze. Bronił bardzo dobrze, momentami wręcz fantastycznie, no i dlatego Jagiellonia musiała przełknąć gorycz porażki. Trzeci mecz z rzędu przegrany u siebie. Żaden z zespołów Ekstraklasy nie przegrał trzech ostatnich ligowych domowych spotkań. Udało się to Jagiellonii Białystok. Pogubili bardzo cenne punkty piłkarze trenera Ireneusza Mamrota. Skoro jesteśmy, Wojtek, przy słowie trener, to chciałem ciebie zapytać o twoje przemyślenia na temat trenera sezonu, bo pewne kandydatury już są, każdy pewnie ma swoje typy. O jakim gronie rozmawiamy? Kto powinien być wśród nominowanych? Bo ja sobie wypisałem tak, trener Brosz, trener Letieri, trener Runjajdź, trener Mamrot, trener Brzęczek i trener Bielica w przypadku zdobycia Mistrzostwa Polski, czyli zaproponowałem ci 6 nazwisk. Gdy powiem ci, na kogo głosowałem w poprzednim sezonie, uzyskasz odpowiedź, na kogo będę głosował w sezonie 17-18. A myślisz, zdaniem, że ja pamiętam wszystkie twoje wybory? Ale ja ci powiem. A, moim zdaniem najlepszym trenerem sezonu 16-17 był Maciej Bartoszek. Co to znaczy najlepszy trener w mojej klasyfikacji, w mojej głowie. Najlepszy trener to... Najlepszy trener to ktoś taki, kto najwięcej daje piłkarzom, których ma
których ma w szatni. Wiem, że w podobny sposób nagradzają trenerów na wyspach. Tam w najlepszej, zdaniem nie tylko Andrzeja Twarowskiego, lidze świata, bardzo często trenerami sezonu zostają ci, którzy zdobyli z drużyną siódme, ósme, dziesiąte miejsce. No i teraz do rzeczy, do mety. No ja chyba dwa nazwiska bym wymienił. Proszę bardzo. Marcin Brosz i Gino Lettieri. To są właściwi ludzie na właściwym miejscu. Gdybym był piłkarzem, bym był dumny, że mogę się rozbierać w ich szatni. Mógłbym zapewnić mamę, tatę, że jestem w dobrych rękach, że się rozwijam, że będę nie tylko dobrze grał na boisku, ale będę także wiedział, jak zachować się poza nim. Obaj szkoleniowcy nie boją się podejmowania trudnych decyzji, starają się ze swoimi chłopakami ciężko pracować na treningach, ale też zrobić z nich fajnych ludzi, ludzi, z którymi chciałoby się iść na piwo, ludzi, którzy mają swoje zdanie, którzy mają charaktery. Brawo dla Lettieriego, brawo dla Brosza, ale myślę, że trenerów, których mamy w Ekstraklasie, których należałoby pochwalić, jest więcej. No, świadczy o tym chociażby twoja lista. Pod każdym z tych nazwisk podpisuje się prawą i lewą ręką. I co ważne, pozycja kilku z nich jest już ugruntowana i na pewno zobaczymy ich w przyszłym sezonie. A teraz dżingielek. Radio Kanał. Muzyka, jak zawsze tytułem puenty, dziś kompozycja multiinstrumentalisty, czyli kogoś takiego jak my, Wojtek, i Sting. I Żelek Grzeżyński. Na pewno. Producenta z Nowego Jorku, występującego pod pseudonimem Griffin, który wyraźnie podkolorował utwór pod tytułem Clearest Blue. Oby równie energicznie było we wtorkowy wieczór na Bernabeu i środowy na Stadio Olimpico. Kogo widzisz w finale Ligi Mistrzów? Powiem, kogo chciałbym zobaczyć. Nie wiem, jakie będą wyniki rewanżu. Chciałbym zobaczyć finał. Finał. Liverpool-Real Madrid. To byłby finał, z którego cieszyliby się wszyscy. Oczywiście poza fanami Romy, Bayernu Monachium i Barcelony. A może Robert Lewandowski zaszaleje, tak jak kiedyś z Borussią Dortmund, jak strzelił 4? Jestem za. No wiadomo, jeżeli mógłbym wrzucić Roberta do tego finału, na przykład w Realu Madryt, bo z miejscem w składzie Liverpoolu mógłby mieć problem, to z chęcią bym go tam zobaczył, ale tego oczywiście nie da się zrobić, nawet w naszym programie. A Liverpool? Oj, chyba nikt nie jest takim wulkanem energii jak oni w tym sezonie. To coś nieprawdopodobnego, jak grają. Ulepszyli to, co grał Real Madryt José Mourinho. Czyli tam wtedy mówiło się o chyba 10 sekundach od momentu odebrania piłki do momentu, kiedy ten granat musi eksplodować. U Kloppa już po 5 sekundach jest eksplozja, jest huk, przeciwnik leży na łopatkach. Reakcja, akcja i gol. Tak wyglądają. Wojtek Jagoda. Bartosz Lej. Dziękuję. Tak jest. Do widzenia. To prawda. Dziękujemy dnia. Za wspólny czas i zapraszamy za tydzień w imieniu Piotra Domagały. Wielkiej majówki Państwu życzymy.